Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu opera. Przed wami Long Way Down, dungeon crawler z elementami karcianki. Było już parę prób połączenia tych dwóch tytułów, tych dwóch gatunków i ciekawe czy w końcu to wyjdzie. Mam nadzieję, że gra wam się spodoba, jeżeli jeszcze o niej nie wiecie. A kiedy się już dowiecie, zapraszam was do spróbowania, bo twórcy obdarowali mnie pięknym kluczem, który do gry, o której nie słyszałem, szczerze przyznam, a po zobaczeniu której gdzieś tam na Twitchu okazuje się, że kurczę, może mi się spodoba. Save numer 3. Sam, can you hear me? Mabry? I hear you. That means your soul hasn't reached its destination. My soul? Mabry? Where am I? To jest generalnie gra francuskiego studia. The spirits told me they found you too gray to lead you onward. The tutorial already, okay, I'm dead? Yeah, but it's the least of your concerns right now. I'm going to try guide you through limbo. The spirits told me that some lost souls become coś tam. You recognize them. We used similar ones. You should be able to face lost souls as we did when we are alive. But where you will okay. Czyli że karty. Powiedziała mi, że są. Super. You can use your spells, coś tam. Tutorial. Escape the dungeon. Okay. Try find some cover. Okay, WSAD, poruszam się normalnie. Pile of slabs. Build your path. A, prawym sobie mogę zebrać. I tu mam... Okej. Trochę ogarniam mechanikę, bo już ją widziałem. Motyw jest o tyle fajny, że możemy sobie wrzucić... sami jakby zbudować loch. Jeżeli dokądś chcemy dojść... dokądkolwiek chcielibyśmy dojść, to wtedy wystarczy, że dołożymy sobie odpowiednio, w odpowiednie miejsca kawałki lochu. Okej. Okay. I atakujemy przeciwnika. Poke thrust swiftly deals 20 damage. Czy ja mam tu jakieś tylko punkty? Chyba nie, nie? Divine Blessing. Increase target's attack by 25%. Patience. Removes all target's curses and restores health points to the caster. Dobra. Defines Blessing. Czy to mi się sumuje? Plus 50. Odzyskuję trochę punktów życia. No, come on. I po wszystkim. Okej, okay, ja wam zasłaniam oznaczenie koniec tury. I chyba talię przeciwnika. Nie, mój grób, nie? Rewards. Blessed Attack. Spell. Common. Deals 20 damage to target. Ok, increase caster's attack for 2 turns. Dobra. Inwentory. Mabry, daj se spokój. Misje, no czyli dziennik klasycznie, dobra. Dokładamy, to marnuje mi jeden punkt akcji. To jest dodatkowe zaklęcie, Blessed Attack. No i nasza talia, 15 kart, które możemy sobie zrobić.
Teraz jaki mamy plan? Chyba tędy. Who are you, man? You lost to? Completely. Where are you from? Roman Gaul, Aquitania. Sounds familiar, must be in Europe. A, dokładnie. Helm of the Ram. Take all. Dobra, inwentory. Dungeon Master. Myślałem, że zdążę chociaż hełm założyć, ale chyba nie. Dobra. Increase target armor. Trust. Trust. Puke. Okej, okej. Heal. Ile mamy? Jeszcze 70 mu do zadania. Divine's Blessing. Targets Attack. Dobra, jakiekolwiek obrażenia. On nam będzie tankował. Nie ma wyjścia. Myk. Dobra, obniżenie pancerza. Divine Blessing. Czy ja jestem go w stanie załatwić w tej turze? Ja jestem. 30 i 33. Okej, okay, hełmofon i trochę waluty, jak widzę. Historię pozostawiam wam. Nie chciałbym jej wam tutaj zaspoilować, szczególnie, że jest jakaś historia, gdzie w wielu przypadkach naprawdę nie mamy możliwości zobaczenia historii. Dobra, a jak ja mogę... Chciałbym użyć tego. Szczególnie tego. No dobra, może na razie nie mogę. Nic tam. Zobaczmy, co jest tutaj. Upgrade. You can increase the quality of your cards by using some powder. Okej. Okay. Czy jakbym sobie wybrał taki trust, za 75 trust może zadawać więcej obrażeń. Tylko czy chcę? No raczej niekoniecznie. Radzę sobie i bez tego. A pył jeszcze może mi się przydać. Dobra, i teraz tak. Tutaj. Dobra, trochę pięter. Dobra, to jest kruszenie ścian. I teraz tak, przejdźmy sobie tutaj. Rzućmy kruszenie ścian. Rozumiem, że mistrz gry jakimś dziwnym, jakąś dziwną potrzebą też mi dokłada. Tędy. I teraz muszę stąd wyjść. Dobra, tam jest jeszcze jakiś robal. Take all. A, bo to ten ciul mi jeszcze zabiera. Łysy. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie.
Okej, to mogę zaatakować, nie widzę problemu. Mamy jeszcze parę punktów życia, które możemy poświęcić na walkę z przeciwnikiem. Damage. Dobra. Heal. Armor Blessing. Damage. I damage. To jakby się jeszcze udało. Dobra. Okej, to jest odzyskiwanie punktów życia. No dobrze wiedzieć, czyli ognisko jest fajne. Ja jeszcze jednego mogę pokonać z tych przeciwników. Dawaj go tu. Dobra. Ciekawe, czy to ognisko zgasło od razu, jak tylko go użyłem, nie? Atak. Dzięki. Heal. Atak. No proszę. Okej. I wyjście. No i dostałem różdżkę. Dungeon Master. I ten gościu zostaje. Szkoda. Dumba Chamber 1. Dobra. I tu mamy... Return to where you have been before. Access all equipment and spells. No chciałbym access all equipment and spells. Teraz tutaj jest 10 do 20, no to i tak jest lepszy niż to co mam. Healing. Bo to z defensem to mi się tak średnio przyda. To mogę sobie poprzekładać karty, tak? Nie mam w zasadzie nic takiego, co bym chciał, czego bym nie chciał, nie? Bo tu dajmy na to co, mógłbym coś wyjąć? Nie, to już wszystkie karty są założone. Armor's Blessing. Okej, mogę sobie coś tam pobłogosławić. Lepszyć po prostu. Trust. Do 36 za 75. Im więcej obrażeń myślę, tym lepiej. I rozbić coś na pył. Stanowczo te... A nie, mogę... Przepraszam, mogę ulepszyć ekwipunek nawet. 200. No ale różnica jest całkiem spora. Jeszcze więcej punktów życia i w ogóle, i w ogóle. Więcej obrony plus punkty życia, no dobra. Więc warto to trzymać i to w zasadzie tyle. Więc przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dumbala's Chamber 1. I co, to jest tyle, tak? Na tą chwilę. Have a once belong spirit to contemplate... Enclosure. No tak, to rozumiem, że to jest w tym momencie wszystko, co mogę zrobić. No nie. Aha, proszę bardzo. Kill this monster, mini Paros.
Okej, tu jest skrzynia ze skarbem. A chest with a treasure. Tu jest jakiś wróg, tam jest jakieś coś. Mocno jest rozwalony ten loch. Chciałbym się dostać do tej skrzyni. Ale żeby to zrobić, tu muszę wleźć. Trochę mi się z tym zejdzie. Tutaj też jest jakaś skrzynka. W sumie. I to jest co? Campfire. O, okej. Dawaj do walki. Spróbujemy się z tym szkieletem, chociaż tym razem jesteśmy sami, to tu może być problem, ale spróbujemy. Blessed attack. Armor's blessing. Strike. Okej. Dziewięć muszę zadać. Armor's Blessing. Banishment. A, bo to na przeciwnika tylko mogę zagrać. No to Strike. 26. O, mało dostałem. Healing. Trust. O, come on. Jeszcze został jeden chyba punkt. No dobra, no nieważne. Jakieś tam leczenie. Uderzenie. Dobra. Ta regeneracja się przydała z hełmu. To zaklęcie, nie? Deterioration. Decrease target defense. Dobra, i tak zabierzemy wszystkie. Rzucił mi campfire. A, bo to jest przeciwnik. No dobra. Teraz tak. Chciałbym coś rzucić. Tu wykorzystam dwa. Gdzie ja muszę się do tego miśka dostać? Gdzieś tu był, nie? Tak. Tych, które są mi tu dostępne, a i tu się nie dostanę, jeżeli nie zniszczę tego. Dobra, przywalmy mu. Dobra, Divine's Blessing. Trust and strike. No. Ła. 50 to całkiem spore obrażenia. Healing. Armor blessing. Remove sword curses. Dobra. Armor Blessed. Blessed Attack. Trust. Dużo tych obrażeń dostałem. Straszliwie dużo. Teraz dorzucam ja. I zabieram ze sobą wszystkie te. Dobra.
Przejdźmy się tędy. Co za cię... Zaatakujmy najpierw. Okej. Divine Blessing. Blessed Attack. Strike. 22, jeszcze w miarę. Jest jakaś szansa, że go zabiję w tej turze, ale jest bardzo mała. Tak, mam 2 punkty, więc Armor Blessing. Strike. No, 1 punkt życia. Tak bywa. Okej. Zobacz, co jest w skrzynce. Buty. Buty w skrzynce. Dobra, mam pokonać tego przeciwnika. Mógłbym sobie tu... Zaraz. Podejrzewam, że jeszcze trochę mi się tego przeciwnika... Słapię o spells and equipment. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Oczywiście, że najpierw przeciwnik. 180 punktów życia? No, damy radę jakoś. Heal. Armor Blessing. Trust. Okej. Heal. Divine Blessing. Trust. A, już nie mam na trusta. Dobra. Divine Blessing. 33. Armor Blessing. Dobra. Dało się. I nawet się trochę podregenerowałem, więc jest nieźle. The content is backfollow everyone. You can exchange equipment. Okay. You can exchange equipment. Załóżmy buty. I buty increase target's critical chance and multiplier by 15. Critical chance. Ale niewiele. Gdzie to jest critical chance? 10%. Critical bonus plus 10%. Okej, okay, mogę sobie karty wymienić, dołożyć. Decrease target's defense. Raczej nie. Jak już, to wolę zwiększyć swój defense. Tak mi się wydaje. Dobra. Tu jest plan na skrzynkę. To mi ułatwił. No i no gdzie ty poszedłeś, no? Tam mi się klikło. Destruction. Okej, okay, i teraz tak. Critical chance and multiplier. Dobra, zwiększmy sobie ten critical chance. Heal. Armor Bless. A, już Armor Bless nie wszedł. Dobra. Armor Bless. Trust. Jeszcze w tej turze się wychyluje. Dobra. Divine Blessing. Proszę bardzo. Divine Blessing. 54. Damn.
Na razie heal mi nie jest potrzebny. Dobra, strike, thrust. Proszę bardzo. No, mogłem najpierw zdjąć debuffy, no ale już. Okej. Okay. Heal. Blessed Attack. Armor Blessing. 10. Dobra, słusznie. Trust. Strike. No, czyli karty się z grobu nie przerzucają z powrotem. Chyba, że ja coś muszę kliknąć, żeby je przerzucić. No nic. Armor. Załóżmy se armora. No, 20% od razu i kryta i wszystko. No proszę, pięknie. To jest defense? Tak, defense, kryt, wszystko co chcesz. Hardening, spell. To target and increase all allies defense by 5%. Zadaje obrażenia i nam daje defense. Tylko, że o 5%. No, ale zawsze zadaje obrażenia przeciwnikowi, nie? Na razie się nie zajmuję tym. Dobra, tu się przeciwnik ruszył, ale ja bym sobie jeszcze zerknął tutaj. Feather Feet. Raz, chcę sobie teraz zobaczyć, czy nie mam przypadkiem czegoś lepszego. Okej, okay, bo tutaj jest tak, plus 1 do szybkości, po 5% szansy na kryta i defa, 25 punktów życia i 5% szansy na kryta. O, te mam lepsze, feather fity. I teraz tak. Potrzebuję, może być taki klocek, żeby się przejść już w stronę tego przeciwnika. Czy chcę dofarmić sobie te lochy? Można by było, ale to jeszcze przed wyjściem będę miał czas, nie? Idę do ciebie i ci wkropię. I hope so. Okej, okay, nie wiem ile zadajesz obrażeń, więc Armor Blessing, Armor Blessing. I strike. Okej, okay, dużo obu zadajesz obrażeń. Divine Blessing. Trust. And Trust. ...10% heala. Blessed Attack. Aha, wszystkim odmawiam 10 punktów życia wtedy. No i nic. Ja mogłem zdjąć z niego buffa. Ale to zaraz, nie mam na razie takich obrażeń, żeby zdejmować z niego buffy. Dobra. Healing Litany. Banishment. Trust. O! Miałem 2 punkty. Okej. Okay. Tu się wyhiluje. Divine's Blessing. Trust. Trust. Dużo punktów życia. Bardzo dużo punktów życia. Betrayal. Draw one card, increase the damage of an enemy. Na jedną turę. No tylko nie mogę zagrać z jakiegoś powodu, no nieważne. Nie mam żadnego kersa, no to bach cię w ryj. I bach cię w ryj. I bach cię w ryj. Nie warte to było mojego zachodu ewidentnie. Patience, altruism, strike. 4.
No póki mu ten buff nie zejdzie, albo ja mu tego buffa nie zdejmę, no to nic nie wyczarujemy. Dobra, jak mogę sobie przywrócić te karty? 97 punktów życia mi to będzie kosztować. To jest przecież jakiś kosmos. Ale inaczej go nie pokonam. Dobra. Blast attack. A, no tak, tak. Cyk. Trust i armor blessing. Może bym zadał 30 obrażeń, ale wolę nie ryzykować. Heal. Divine blessing. Strike? Strike? Okej, dobra, udało się. To było bolesne. Ring of Fire. Felchin. Continue level albo next level. Na razie continue level. Bo tu jeszcze sporo można ugrać, widzę. Tylko sobie zerknę. Find treasure or a bitter combat. Na razie się podleczę. Przejdę się po tych miejscach, gdzie się mogę rzeczywiście podlecieć. Podleczyć. Moi kochani, widzicie, z czym się je tą grę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście wypróbujcie sobie, bo zabawa jest przednia. Połączenie Dungeon Crawlera i karcianki. I co wy o tym myślicie? Mnie się to podoba. Cała ta stylistyka jest całkiem fajna, chociaż uważam, że dźwiękowo to tam... Ta muzyka mogłaby równie dobrze nie grać, szczerze mówiąc, ale nie zawsze trzeba się oczekiwać od każdej gry, żeby dźwiękowo to był majstersztyk, prawda? Prawda. Ja was zapraszam do spróbowania sobie tego tytułu, czy to ma dla was ręce i nogi. Napiszcie mi o tym w komentarzach, jeżeli już graliście, to o swoich doświadczeniach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w kolejnej operacji. Mam nadzieję, że w niedługim czasie. Hej, hej.